Mam dla Was film o jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń w historii sportu. A żeby było jeszcze bardziej ekscytująco, komentator będzie mówił po niemiecku. Zakładam, że tak jest fair i że nie macie nic przeciwko. W końcu korzystamy z tego filmu w celach czysto matematycznych. Chcę, żebyście najpierw obejrzeli to wideo, a potem zadam Wam pytanie na temat tego, co widzieliście. Jak widać, jest to ekscytujące bez względu na język. Moje pytanie do was jest takie: jak szybko biegł Usain Bolt? Jaka była jego średnia prędkość podczas tego biegu na 100 metrów? Zachęcam was do obejrzenia tego filmu tak wiele razy, jak będziecie potrzebowali. Dam wam teraz chwilę czasu na przemyślenie, a potem zastanowimy się nad tym wspólnie. OK, chcemy obliczyć, jak szybko Usain Bolt przebiegł 100 metrów. To, co naprawdę mam na myśli, mówiąc o szybkości w tym biegu, to prędkość średnia. Pewnie już wiecie, że droga równa się prędkość razy czas. Mógłbym zapisać znak mnożenia jako krzyżyk. Czyli x, ale jeżeli już zaczęliśmy algebrę, to wiecie, że takie oznaczenie potrafi wprowadzić w błąd, bo wygląda bardzo podobnie do oznaczenia zmiennej x, i dlatego będę znak mnożenia zapisywał tak: droga równa się prędkość razy czas. Mam nadzieję, że potraficie intuicyjnie zrozumieć to równanie. Jeżeli biegniecie z prędkością 10 metrów na sekundę to tylko przykład. Nie oznacza, że chłopaki na tym zdjęciu biegają z taką prędkością. Jeżeli biegniecie z prędkością 10 metrów na sekundę przez dwie sekundy, to prawdopodobnie intuicja podpowiada wam bez przeprowadzania żadnych pisemnych obliczeń, że przez dwie sekundy przebiegniecie 20 metrów. Biegniecie 10 metrów na sekundę przez dwie sekundy. Oczywiście można też dojść do takiego wyniku matematycznie. 10 razy 2 równa się 20. Tu mamy sekundy w mianowniku, tu mamy sekundy w liczniku. Te sekundy są oznaczone tylko literą s, tutaj całym słowem, ale to nie ma znaczenia. Skracają się i zostaje nam tylko metr, czyli jednostka długości. Mam nadzieję, że potraficie intuicyjnie rozwiązywać tego typu zadania i bez przeprowadzania obliczeń pisemnych podawać wyniki. No to zobaczmy, czy damy radę rozwiązać nasze zadanie. Jakie mamy dane? Co wiemy? Po kolei. Czy znamy drogę? Drogę, czyli dystans, albo odległość. Jaka jest droga? na tym filmie. Dam wam znowu chwilę na przemyślenie tego pytania. No cóż, to był bieg na 100 metrów, czyli droga równa się 100 metrów. Co jeszcze wiemy? Chcemy obliczyć prędkość, bo jej nie znamy, które z pozostałych rzeczy występujących w tym równaniu znamy. Czy znamy czas? Jaki był czas? Ile czasu Usain Bolt zużył na przebiegnięcie tych 100 metrów? Znowu dam wam chwilę na przemyślenie sprawy. Na szczęście Cały bieg był szczegółowo opomiarowany. Mamy na tym zegarze pokazane też, że pobity został rekord świata. A ta liczba to czas w sekundach, w jakim Usain Bolt właśnie przebiegł 100 metrów. Równa się 9,58 sekund. Tym razem zapiszę tylko S dla oznaczenia sekund. To co możemy zrobić bezpośrednio, mając te informacje, to obliczyć prędkość w metrach na sekundę. Jak to zrobić? Znamy drogę i znamy czas. Ok, podstawmy te dane do tego równania. Wiemy, że droga to 100 metrów, równa się, przepiszę słowo prędkość. Jaki jest czas? Czas znamy 9,58 sekundy, a nas interesuje prędkość. Chcemy obliczyć prędkość. Jak to zrobić? Jeżeli spojrzymy na prawą stronę tego równania, mamy po tej stronie 9,58 sekundy razy prędkość. Jeżeli podzielę to, co tu jest po prawej stronie, przez 9,58 sekundy, to zostanie tylko prędkość, a na tym nam właśnie zależy, bo właśnie prędkość chcemy obliczyć. No to podzielmy. Podzielone przez 9,58 sekundy, jednostki się skrócą, jeżeli przeprowadzimy analizę jednostek. Nie wiem, czy znacie takie mądre powiedzenia jak analiza jednostek. Tak czy inaczej, sekundy się skracają i 9,58 też się skraca, ale nie można tak sobie bezkarnie podzielić jednej tylko strony równania przez jakąś liczbę. Równanie oznacza, że to po lewej jest równe temu po prawej. Jeżeli podzielę to, co mam po prawej stronie równania, to jeżeli ciągle chcę, żeby to było równanie i żeby to było prawdziwe równanie, to muszę jego lewą stronę podzielić przez to samo, przez co podzieliłem prawą stronę. Nie możemy podzielić tylko prawej strony. Dzielimy też lewą stronę, żeby ta równość ciągle była prawdziwa. Czyli dzielimy przez 9,58 sekundy. I właśnie o to chodziło, żeby po prawej stronie te dwie rzeczy się skróciły, a po lewej stronie mamy 100 dzielone przez 9,58 i jednostkę metr na sekundę, czyli jednostkę prędkości. Pomóżmy sobie kalkulatorem, żeby obliczyć 100 podzielone przez 9,58, chociaż wiem, że niektórzy z Was potrafią policzyć to w pamięci. 100 metrów podzielone przez 9,58 sekundy daje 10, powiedzmy, że interesują nas tylko trzy liczby znaczące, czyli 10,4. I jednostka metr na sekundę. I to się równa prędkość. No i mamy prędkość w metrach na sekundę. Ale metr na sekundę to nie jest najszczęśliwsza jednostka do mierzenia prędkości. Kiedy na przykład jedziecie samochodem, to na prędkościomierzu nie przeczytacie prędkości w metrach na sekundę. Raczej w kilometrach na godzinę, ewentualnie w milach na godzinę. I dlatego następne zadanie, jakie dla Was mam, to wyrażenie tej prędkości. Tak, nawiasem mówiąc, to jest średnia prędkość na dystansie 100 metrów. Wyrażenie jej w kilometrach na godzinę. Spróbujcie przeliczyć tę prędkość na kilometry na godzinę. Ok. Zróbmy to po kawałku. Przepiszmy jeszcze raz w tych samych kolorach 10 metrów na sekundę. Mamy metr na sekundę, a chcemy mieć kilometr na godzinę. Możemy najpierw zrobić krok pośredni, taki mały, częściowy, żeby było prościej. Zamienimy tylko część. Zamieńmy metr na sekundę na kilometr na sekundę. Dam Wam chwilę na pomyślenie, co trzeba by zrobić, żeby tę prędkość wyrazić w kilometrach na sekundę. Ok. Mnie na przykład intuicja podpowiada, że żeby przejść z metrów na sekundę na kilometry na sekundę, zauważcie, że w takim przypadku sekunda się na nic nie zmienia. Należałoby spytać, to 10,4 metrów, ile to jest kilometrów? Przede wszystkim kilometr to znacznie większa jednostka długości niż metr. Dokładnie 1 tysiąc razy większa. Czyli 10,4 metra będzie o wiele mniejszą liczbą, kiedy wyrazimy tę odległość w kilometrach. A dokładnie podzielę tę liczbę przez 1000, będzie 1000 razy mniejsza. Inny sposób, jeżeli chcielibyście spojrzeć na sprawę od strony jednostek, chcemy się pozbyć tych metrów i chcemy, żeby na tym miejscu znalazły się kilometry. Czyli chcemy mieć w liczniku kilometry zamiast metrów, a metrów chcemy się pozbyć. I dlatego wpiszemy metry w mianowniku, bo tu są w liczniku i te i te metry się skrócą. Ale intuicyjnie, jeżeli chcemy przejść z mniejszej jednostki, z metrów na większą jednostkę, na kilometry, to jeżeli to jest 10,4 metrów, to będzie o wiele mniej kilometrów. Jeżeli spojrzymy tak jak tutaj, ile jest metrów w jednym kilometrze? 1 kilometr to się równa 1000 metrów. To wyrażenie to 1 do 1, co oznacza, że nie zmieniamy tutaj wartości prędkości, bo po prostu mnożymy razy 1. Co otrzymamy z takiego mnożenia? Metry się skrócą, zostają nam kilometry i sekundy. A jak spojrzymy na liczby, to mamy 10,4 podzielone przez 1000. Ile to jest? Przesuwamy przecinek w lewo. Jeżeli podzielimy przez 10, to będzie 1,04. Jeżeli podzielimy przez 100, to będzie 0,104. Jeżeli podzielimy przez 1000, to będzie 0,0104. I jednostka kilometr na sekundę. Teraz zróbmy drugi z naszych częściowych kroków w tym przekształceniu i zamieńmy to, co mamy, na kilometr na godzinę. I znowu pomyślcie przez chwilę, jak można by podejść do takiego zadania. Ok, w godzinie jest 3600 sekund. Obojętnie ile kilometrów przebiegnę w sekundę, to w godzinę przebiegnę 3600 razy więcej. W jednostkach też tak to zadziała. Jeżeli tyle przebiegnę w sekundę, to w godzinę będzie 3600 razy więcej. 3600 sekund na godzinę, razy więcej. Jeszcze inaczej, można spojrzeć tak: chcemy w mianowniku mieć godziny, a mamy sekundy. Więc jeżeli pomnożymy naszą prędkość razy sekundy na godzinę, jest 3600 sekund na godzinę, to sekundy się skrócą i zostaną nam w mianowniku godziny. Czyli jednostką będzie kilometr na godzinę. Jeszcze musimy pomnożyć tę liczbę razy tę liczbę. Możecie policzyć to w pamięci. To dosyć proste, bo tu jest jedynka i czwórka. Jeżeli przesuniemy sobie przycinek tu i tu, to mamy 1 razy 36, czyli 36. 4 razy 36 to. Dwa razy to by było 72, jeszcze raz 2, 144, ale z przecinkiem przesuniętym o dwa miejsca, czyli 1,44. Dodajemy 36 i 1,44 i mamy 37,44. Ale możemy użyć kalkulatora. 0,0104 razy 3600 daje nam 37,44. Jeżeli znowu ograniczymy nasze zainteresowania do jednej cyfry po przecinku, to to się równa 37,4 km na godzinę. Tyle wynosi średnia prędkość naszego biegacza w kilometrach na godzinę. I ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam pokazać dla tych z Was, którzy mają co jakiś czas styczność z jednostkami używanymi w USA, Mówi się na nie imperialne albo anglosaskie, w zależności od stosowanego układu jednostek. Żeby było śmieszniej, to wcale niekoniecznie muszą one być używane w Anglii. Zamieńmy to na mile na godzinę. Dla tych, którzy nie używają mili na co dzień, przypomnę, że jedna mila to się równa 1,61 km. Dam Wam teraz chwilę na przeliczenie tego na mile na godzinę. Ok. Jak widzicie, z tego zapisu mila jest trochę dłuższa od kilometra. W takim razie, jeżeli przemieszczamy się ze stałą prędkością o 37,4 km w jakimś czasie, to przemieścimy się w tym samym czasie o trochę mniej mil, a dokładnie podzielimy naszą wartość w kilometrach przez 1,61 i tyle będzie mili. Przepiszmy to jeszcze raz. Mamy 37,4 km na godzinę. I chcemy użyć większej jednostki. Chcemy wyrazić tę prędkość w milach. W takim razie trzeba podzielić nasze 37,4 przez liczbę większą niż 1. Mamy jedną milę, która jest równa 1,61 km. Albo można powiedzieć, że jest jedna 1 1,61 mili na kilometr. Albo jeszcze inaczej, jeżeli wykonamy na jednostkach działania takie same jak na liczbach. Chcemy się pozbyć tego kilometra z licznika, więc wrzucimy go tu w mianownik, żeby się skrócił, a w liczniku chcemy mieć mile. Dlatego ją tu umieściliśmy. Mnożymy, albo raczej dzielimy przez 1,61. Naszą poprzednią odpowiedź podzielimy przez 1,61. Zaokrąglę wynik do jednego miejsca po przecinku w górę 23,3. Równa się 23,3. Mili na godzinę. Oczywiście jest to bardzo szybko. Ten facet to najszybszy człowiek. Ale może nie jest to tak szybko, jak sobie wyobrażaliście. Jadąc samochodem z prędkością 37,4 km na godzinę, nie mamy wrażenia, że to aż tak szybko. A już na pewno nie jest to szybko, jeżeli zajrzymy do świata zwierząt. 37,4 km na godzinę to trochę wolniej niż prędkość szarżującego słonia. Zmierzono, że szarżujące słonie biegną z prędkością 40 km na godzinę, czyli Usain Bolt, najszybszy człowiek świata, przed słoniem jednak nie ucieknie.